Gotta feel it, gotta know it, close to the flame. Wanna see it, wanna flow it, like a girl ashamed. Witam Was bardzo serdecznie, Rocket Duet, duet Rock and Roll ponownie. Dzisiaj porozmawiamy sobie z Rockiem tak troszkę w ramach symbolicznego podsumowania targu w Gamescom 2012 w Kolonii pod kątem, jak wypadła generalnie organizacja, aranżacja i zapewnienie ludziom atrakcji i rozrywki. Rok, chcesz zacząć? Bardzo proszę. Całe targi zaczęły się właściwie, dzisiaj mamy 16? Mhm. 15, czyli wczoraj z naszego punktu widzenia i to były piękne, wspaniałe, cudowne targi z niewielkimi kolejkami, owszem, ale z niewielkimi, z fantastycznym dostępem do tych wszystkich stanowisk, do gier, do hostes. Dostęp do hostes. Wiesz co, zaczynam ci zazdrościć, że miałeś pokazy zamknięte hostes. Co ja mówię? Moja żona to zgarnie i będę miał przechlapane. Ale wczoraj był bardzo, bardzo przyjemny dzień. Głównie dla dziennikarzy chyba, chyba wtedy było i dla zaproszonych gości. Dzisiaj, no cóż, dzisiaj 200 osób na metrze kwadratowym po prostu. Już bardziej oficjalne, otwarte, dostępne dla wszystkich, także w sumie bardzo fajnie, że nam się udało nagrać trochę tych materiałów, kiedy 3/4 obrazu nie zajmowały osoby zwiedzające. Co zmienia faktu, że dzisiaj dało się poczuć te emocje ludzi zintegrowanych wokół wspólnie podzielanej pasji, jaką jest świat gier komputerowych, i spotkali się w, myślę, bardzo dobrym miejscu, które uraczyło niejedną osobę bardzo ciekawymi i to pokazami, i to aranżacjami, powiedzmy, tych stoisk, o których już mówiliśmy w poprzednim wspólnym materiale. Różne występy, tańce, pokazy, gra na bębnach, World of Warcraft, Tony Hawk, jeśli chodzi o pokazy. No, tego była masakryczna masa, tak? W pozytywnym oczywiście tego słowa znaczeniu. Różne jakieś takie eventy. Cosplaye, przebieranki, wspomniane hostessy, tak? Właśnie ludzie, cosplaye, tak? Poprzebierani za konkretne jakieś postacie z jakiejś konkretnej gry, bądź niekoniecznie. Powiedzmy, mi się wydaje, nie wiem, też oczywiście pragniemy zaznaczyć to, że nie mamy specjalnego porównania, bo dla nas to jest pierwszy tego typu event, potężny event. Nie liczę tych moich polskich, które mniej lub bardziej trzymały poziom. Chodzi tylko o to, że czuło się, powiedzmy, że to jest event o grach komputerowych, ale z takiego prawdziwego zdarzenia. Bardzo, bardzo przyjemne. Dokładnie. Myślę, że każdy mógł znaleźć tam coś dla siebie, jeśli był fanem jakiejś konkretnej gry, firmy. To mało było takich miejsc, gdzie, powiedzmy, taki odbiorca mógł zostać w jakimś stopniu poszkodowany. Chociaż trzeba przyznać, że cała idea jakby organizowania tego typu imprezy polega na tym, że dostęp do gry mamy przez, ja wiem, 15 minut. To z reguły, jeżeli wystoimy już swoje w kolejce, dostajemy się do odpowiedniego stanowiska, to posłuchamy o trailerze, posłuchamy o grze, przez 15 minut pobawimy się myszką i klawiaturą albo tam padem, w zależności od tego, w co gramy, i koniec.
Zatem przy tych kolejkach i przy takim standardowym podejściu, kiedy już jest bardzo dużo ludzi, no to człowiek ma szansę na tych targach zobaczyć, ja wiem, 2-3 gry. Ale samo poruszanie się między tymi wszystkimi stanowiskami dostarcza, człowiek czuje, że wszedł między graczy. I to jest dosyć fajne. Nawet obserwowanie tych wszystkich stanowisk z zewnątrz też jest dosyć przyjemne. Wiadomo, to zrozumiałym faktem jest, że najwięcej kolejek było właśnie do tych takich zamkniętych boksów, gdzie były prezentacje poszczególnych gier. Fajnym też ukłonem w stronę fanów była możliwość zakupu, wyposażenia się w jakieś gadżety, czy to koszulki, figurki, przypinki, smycze, pendrive'y, masakryczna ilość chusty. I nawet nie było to drogie. Nawet nie było to drogie. Naprawdę ja kupowałem swoje figurki za więcej pieniędzy w Polsce niż tam, no ale wiadomo, no okazyjna okazyjność, jak się to mówi, tak, brzydko. Tylko nie kupujcie napojów na takich imprezach, bo one kosztują prawie tyle, co jedna koszulka, także... Tak, także no tutaj pewne dylematy były, czy walczyć z odwodnieniem, czy połechtać swoje gamingowe ego, prawda? Tak. Nie zmienia to jednak faktu, że spędziliśmy fantastycznie czas na tych targach. Poznaliśmy masę bardzo sympatycznie zakręconych ludzi, pasjonatów, zajawkowiczów, i to jest coś niesamowitego, poznawać ludzi z branży, czy to polskich, czy zagranicznych partnerów. Super sprawa. No i takie luźne gadki, takie symbolicznie zawierane znajomości właśnie z osobami, z którymi uczestniczyło się na jakichś konkretnych pokazach, które mniej lub bardziej integrowały graczy, z naciskiem oczywiście na te, które miały rozbudowanego koopa. Myślę tutaj o tym swoim materiale, nie wiem, czy on już był, czy dopiero będzie, z Army of Two, czy Medal of Honor. Tak, mnóstwo atrakcji dla nas dwóch. Właśnie te tryby kooperacji, tryby sieciowe, cały ten taki online'owy aspekt gier na tych targach zdecydowanie dominował. Chyba w tym roku jest usieciowienie, taki czas. Usieciowienie, tak. Czas, i myślę, że to jest dobry kierunek dla gier, biorąc pod uwagę właśnie te, które ja ubóstwiam z punktu widzenia właśnie naukowego zajmowania się grami komputerowymi, właśnie w integracji poprzez usieciowienie rozbudowy gry, jak i w podniesienia żywotności konkretnej gry. Jednak najważniejsze jest to, że różne subkultury, różne ubiory, różne, że tak powiem, ogólnie style bycia, stylówy były obecne, nie było żadnych spin, żadnych, przynajmniej nie odnotowaliśmy jakichś chamskich, strasznych akcji. Dzisiaj, mimo że było dużo więcej ludzi, to nadal było sympatycznie. Czuć było tą atmosferę integracji. Strasznie kłopotliwe było oczywiście poruszanie się między tymi stanowiskami, zobaczenie czegoś konkretnego. To jest trudne, ale cała atmosfera tych targów jest bardzo, bardzo przyjemna. Czuć, że to są gracze i że przyszli się tu bawić. Ogromne, pozytywne emocje. Rock and Rio Gamescom 2012. Kurczę, fajnie być graczem, a gracze to super ludzie. Tak jest. Trzymajcie się. Hej, pa, pa. Hello, girls. Woo! Shake it. Olałem cię? To ja je olałem. Must be illegal what I'm feeling tonight. Don't you... Jasiu, odszedłbyś od tego komputera, zażył jakiegoś sportu. Nie, to wpierdolimy monitor do bramki. A to bas grojki, prosto z Gamescomu.
ludzie, symulator traktora. Albo innej wesołej maszyny rolniczej. Maciaszek se wreszcie pogra. Pogra se. Doczekał się. Skubaniec jeden. Już. Już go świeżbi. Już. Maciaszek, kisiel. Chyba nie.